chciałoby się rzec, zgadnijcie, kto wrócił. Ale jeszcze nie powiedziałam, czy wróciłam, bo pewnie wstawię ten odcinek, a kolejny za 3 miesiące, także... Fajna jesteś, Ewelina, taka niezaregularna. Judasz ze mnie, zdradzam was częściej niż mój tata, moją mamę. Co? Nie, nie chciałam tego powiedzieć. Żart to był taki. No i co tam powiecie? Misie, moje kochane, tęskniłam za wami bardzo. Patrzcie, Jezus on board. Board. To oznacza, Ewelina, że wierzysz w Boga? To oznacza, że powinnam to przylepić w samochodzie, ale go nie mam. Jeszcze się nie dorobiłam na YouTubie samochodu, niestety. Tylko na rower mnie stać. Nawet na rower mnie nie stać. Nie, no dobra, stać mnie. Co was będę oszukiwać? Tak właśnie się żyje przed maturą. Się nagrywa jakieś głupie filmy do internetu. No co, no życie. Ewelina, weź ty się wyśpi, masz wory pod oczami takie, że ja nie mam... Zamknij ryj. Ja temu chciała promować jakiś taki napój, który lubię pić. Chociaż nie wiem, czy producenci łychy chcieliby, żeby ktoś taki ich promował. Alkoholizm. Ewelina, ty whisky pijesz? Stać mnie. A tak serio, to nic nie piję, gardzę alkoholikami. Co ty myślisz, że jak twój stary piany, to wszyscy piją? Może kiedyś to mi alkohol smakował. Ewelina, ty masz 19 lat, to jak to kiedyś? Jak się piło nielegalnie, to alkohol był dobry, nawet desperadosy były. O, ale dobre piwko, najlepszy desperados. Gardzę desperadosami. Nienawidzę tych sików. Siki, Weroniki to desperadosy. Do matury spijam tylko wiedzę. Nie wiem, może ja naprawdę jestem za stara. Ja zaraz będę mieć 2 z przodu. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja ostatnio gadam gorzej niż moja babcia. A nie, moja babcia nie żyje, to akurat nie. No, ale nie, no po prostu jest ze mną coraz gorzej. Ja się naprawdę, ja czuję to, że się starzeję. Ze mną nawet mama już nie chce mieszkać, bo nawet ja jej matkuję. Ile ty masz lat? Mogłabyś wcześniej trochę do domu wracać? Ewelina, ja jestem twoją matką. Co mnie to interesuje? No tak robię, no co, no ktoś musi w tym domu rządzić i akurat przypadło na mnie, na starą po prostu wyjadaczkę. Ewelina, a uczysz się do matury? Mhm. Nie, no nie uczę się do matury, bo mi się nie chce. Wiecie co? Jak już postanowiłam, że nie idę na studia, to odechciało mi się dosłownie wszystkiego. Już teraz to nawet na niczym mi nie zależy, bo i tak w przyszłym roku mogę poprawić, co nie? 1000 IQ. Ewelina, będziesz żałować. Pewnie będę żałować, jak wszyscy zaczną sobie ustawiać uniwersytet czegoś tam, a ja sobie jedyne, co będę mogła ustawić, to wyższa szkoła robienia hałasu. Albo szlachta nie pracuje. Albo McDonald's! Moje plany zmieniają się średnio co 5 sekund, więc nie będę o nich mówić, bo pewnie coś powiem, a w październiku się okaże, że na przykład nie wiem co. Wyjadę do Holandii na truskawki na przykład, na majeranek. Ja z każdym dniem coraz bardziej mam w to wywalone. Nie wiem, czy tak w trzeciej liceum powinno się robić, pewnie nie, ale no niestety, ja zawsze wiedziałam, że moja kariera zmierza po prostu, u mnie to jest tylko regres. Jak inni idą z klasy do klasy, są coraz mądrzejsi i tak dalej, potem studia, potem rodzina, potem dom, uporządkowane życie, to ja jakoś tak dziwnie, tak jakoś coś nie trybi u mnie, naprawdę, coraz gorzej ze mną jest. Nawet mi się mikrofonu pod koszulkę nie chciało wkładać, bo za dużo roboty. Mnie tak bardzo ta matura nie interesuje, że ja 23 kwietnia do Warszawy jadę. I w sumie za tydzień też jadę do Warszawy. Warszawy. Każdy 22, 23 każdego miesiąca będę po prostu w Warszawie. A co? Kto mi zabroni? Ja po prostu się tam już przeprowadzam tak mentalnie na razie. A potem, jak skończę szkołę, to już tak może oficjalnie. Ewelina, chcesz zamieszkać w Warszawie? Chciałabym zamieszkać w Warszawie na jakiś czas. Nie mówię, że na stałe. Nawet nie wiem, czy na rok, czy na kilka miesięcy. Bo ja jestem taka... Mi się chce, a potem mi się na przykład nie chce. Jestem kobietą, możecie mi wybaczyć. Ale myślę, że naprawdę Warszawa to moje miejsce na ziemi i bardzo dużo rzeczy się do niej po prostu sprowadza. Na przykład moi znajomi i miejsca, do których lubię chodzić. Kapitol Warszawa. Żartuję. I dlatego myślę o tej Warszawie, ponieważ bardzo mi się podoba to miejsce. I myślę, żeby sobie na jakiś czas tam po prostu pojechać. Ewelina, a gdzie byłaś, jak cię nie było? Byłam na konferencji chrześcijańskiej w Trójmieście. Ewelina, ale ty jesteś nudna z tą swoją wiarą. Ojeny, a ty bez tej wiary jesteś taki ciekawy. Ty, dziewczynko, masz jakieś urojenia, ten twój facet w chmurach, on nie istnieje. To śmierć i będziesz w to wierzyć, a potem... Nie ma. Ale nie, no tak, no macie absolutnie rację, no ja się z wami zgadzam, jak z nikim innym. I byłam na tej konferencji i było świetnie, możecie sobie o tym poczytać na moim Instagramie, co, jak, gdzie, dlaczego, bo nie będę tutaj zbytnio chyba o tym się wypowiadać. A propos Instagrama, tutaj macie Ewelinę w wersji absolutnie sexy, a tu Ewelinę w wersji sexy, edycja Dziki Zachód. I też wiele innych fotek ze studnióweczki i innych takich. Też nagie fotki są czasami. Ewelina, pamiętam jak gówniarzem byłaś, a teraz no ci powiem. Z brzydkiego kaczątka w... A nie, czekaj, bo widzę jak wyglądam teraz. To chyba tak średnio ten łabądź. Ewelina, a jeżdżasz na lednicę w tym roku? Nie. No, dlaczego nie jeżdżasz na lednicę w tym roku? Bo mi się nie chce. Ja bym niby tam miała chodzić po tym polu. Za dużo do roboty. To tłumaczy, dlaczego ostatnio przytyło się, co nie? Już nawet w cycki mi w wieku 19 lat nie idzie i w dupę.
ale nadal się poniża na YouTubie, więc to mi zostało. Ewina, czy ten film jest taki przypadkiem z odniechcenia? Nie, po prostu ja się właśnie tak teraz zachowuję. Jest ze mną coś nie tak. Przez 3 godziny oglądam memy. Znaczy, idę do szkoły, bo chodzę jeszcze do szkoły. Czasem zdarza mi się tam pójść. Potem wracam ze szkoły, idę spać, potem się budzę. Logiczne w sumie. Oglądam memy i idę spać. Maturzystka. Ewelina, a jakie przedmioty zdajesz na maturze? Wszystkie oprócz matematyki. Piszę z polskiego i z WOS-u, bo nie mam życia i chcę... A ty myślisz, że ty jak będziesz się na mnie patrzył, to mnie, nie wiem, jakoś zahipnotyzujesz czy coś? I że ja dzięki temu pójdę z tobą na spacer o 12? Czy ty jesteś upośledzony? Nie jesteś. Przepraszam. Ostatnio nauczyłam psa mówić. Mówi na przykład do mnie... Ryj! O, tak mówi do mnie. Zamknij ryj, do mnie mówi, bitch, shut the fuck up. Tak do mnie mówi, na serio, nie wierzycie? No, na serio. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No nic, no naprawdę, staczam się, nic się ze mną nie dzieje pozytywnego ostatnio. Jesteś łatwy, wiedziałam, że przyjdziesz, bo oni zawsze wracają, wiesz? Oni po prostu zawsze wracają, Rufi. Zawsze, jesteś facetem, więc ja cię znam. Co ty myślisz, że ja, nie wiedziałam, że ty tu przyjdziesz? Po prostu oni zawsze wracają, rozumiesz? Jakbyś był kobietą, to byś poszedł i nie wrócił. Rów, wiesz co, w 39 to pies sam czołgiem jeździł, a ty sam na spacer się nie możesz wyprowadzić. Myślisz, że jak będziesz tu siedział i się na mnie patrzył, to mi coś pomoże? Nie pomoże. Psów nie ma na kanale. Chociaż jacyś policjanci... Aha! O, ostatnio miałam taką śmieszną sytuację, taką totalnie przezabawną, jak moje całe życie. Jechałam sobie do kościoła, do Włocławka samochodem. Powiedziałam, ty w Piotrkowie nie masz kościoła? Nie mam. I jechałam sobie do tego kościoła, do Włocławka. To jest jakieś 45 km ode mnie. I stoi sobie pan policjant. Pan policjant, porządku, pilnuje. A tak serio to nie, to chciał sprawdzić, czy jadę pijana nawalona, czy dupy, twojej stary piany. A ja jechałam pijana, więc szybko się zamieniłam z koleżanką miejscami, bo ja zawsze jeżdżę po pijanemu, bo to jest po prostu, nie rozumiem. Ja nie umiem jeździć samochodem, ale jak już sobie walnę setkę, to po prostu jestem królem dróg. Więc logiczne, że muszę pić alkohol. Nie, tak serio to nie ja kierowałam, bo ja nie umiem jeździć. Kierowała moja siostra bliźniaczka Hania. Jedziemy i ten pan policjant w porządku pilnuje, wychodzi z nami do nas, strzela do nas generalnie, poprzebijał nam opony. No i zjeżdżamy sobie na pobocze i on mówi do nas: dzień dobry, jestem psem, policjantem, imię, nazwisko, PESEL, numer buta podał. A ja mówię: cześć, jestem Ewelina, tuberka. On powiedział: zamknij mordę, mnie to nie interesuje, zamknij ryj. A ja mówię: jakiś dziwny, taki niemiły. No i sobie siedzimy w tym samochodzie, Hania dmucha, no oczywiście tam 3 promile, ale to tam normalne. Odejmijcie to, co jest takie fantastyczne, ale reszta to prawda. No i dmucha, no i mówi: pani Hanno, no jest pani dobrą obywatelką, nie piła pani alkoholu. Znaczy dzień przed piła, ale to... A, czekaj, bo tego nie mówi. No to nie piła alkoholu i miała zero po prostu. Miała zero, logiczne, że jechała samochodem. Pod wpływem alkoholu nie wsiadamy do samochodu, szanujcie się. No i wzięli ją ten, i mówi w kajdanki, tak serio to nie? No i mówi do niej: pani przeglądu nie ma. A Hania mówi: ty tak to se masz do matki mówić, jak ci pozwoli w domu? A on mówi do niej: nie, no serio, nie masz przeglądu, dziewczynko? A ona mówi: mam przegląd, mój stary piany mi robił. A on mówi: czekaj, zaraz sprawdzę, wziął jakieś jej dokumenty, co nie? I mówi do nas: a gdzie wy jedziecie? A ja mówię: do kościoła. A on taki zmieszany, bo się straszy, mówi: kurde, do kościoła, Pan Bóg mnie ukara za to, że je zatrzymałem, się spóźniam. A i dla takich jest specjalne miejsce w piekle. No i mówi: a dobra, to czekajcie szybko, zaraz coś sprawdzę. I poszedł coś tam spisywać, a my mieliśmy jakieś 15 minut do nabo i jakieś 10 kilometrów. No i wyszedł stamtąd i zaraz sprawdzał tam trójkąt, gaśnicę. Trójkąt pewnie chciał, ale... A, czekaj, tego też miałam mówić. Trójkąt, gaśnicę i takie różne tamten. No i coś tam do nas mówi: wy, do tego kościoła to nie macie bliżej? Ja mówię: mamy, aczkolwiek nie taki, jaki byśmy chciały. No i on mówi: o, coś tak daleko, do Cławka, chyba nie znacie drogi, bo mieliśmy w ogóle GPS-a tam jakiegoś nastawionego i chyba nie znacie drogi, chyba tam nie jeździcie. Ja mówię: kościół, bo ja do Warszawy do kościoła chodzę. On mówi: do Warszawy, tak daleko? Ja mówię: no widzisz, że trzeba jeździć, żeby wielbić Jezusa. Wybuchnął śmiechem, nie wiem z jakiego względu. Może dlatego, że Ewelina, bajki na kiju, ta Biblia, to jest niezłe fantazy, niezła normalnie fabuła. No i wybuchnął śmiechem, ja mówię do niego: co się śmiesz, głupi ulańcu? No i coś tam se pogodali, pośmieli, mówi: fajne jesteście dziewczyny. Tak serio, to rozmowa wyglądała inaczej, bardzo miły pan milicjant. On się nie spodziewał, że to jakaś głupia Jupiterka siedzi tam w tym samochodzie, co potem opowie o tym na YouTubie. Ale generalnie powiedział, że on sobie nie da ze mną rady i że ja jedźcie z Panem Bogiem, bo już nie chcę z tobą gadać. I jeszcze na sam koniec z niego powiedziałam: szkoda, że nie ja kieruję, co nie? Bo ja bardzo ładnie
nie jeżdżę. On mówi, o, też żałuję, jedźcie już sobie. No tak, nie dziwię mu się, bo ja bym też nie chciała ze sobą gadać. I na miejscu tego pana policjanta to ja bym sprawdziła trzeźwość pasażera. No, se pogadałam, bo nie mam znajomych i nie miałam komu tego powiedzieć. Dobra, już się wygadałam, już mi się nie chce więcej, idę sobie stąd. No i w sumie tyle, bo już nie mam nic więcej do powiedzenia, głupoty jakieś gadam od samego początku. Kocham was bardzo serdecznie i żegnam was z życzliwością. Pozdrawiam. Pozdrawiam mamę, tatę i... I tego pana, co często przychodzi do mamy. A, żartuję, nie można tak. Ha, 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 żarty. Pa, pa! Nie no, ja bym coś jeszcze jednak powiedziała. Co ja mogę powiedzieć? W sumie to nie wiem. Dużo by powiedzieć, nic nie powiem.